Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, mam wrażenie, że jestem wam winien taką maluteńką przedmowę przed rozpoczęciem materiału. Otóż tak się składa, że jestem troszeczkę zajęty czym? Nie twój zasrany interes jeden z drugim, chociaż szczerze mówiąc, lubię was, to wam powiem sprawami osobistymi. Tak, wiem, że sporo się dzieje m.in. w kwestii Brauna oraz reakcji kucowskiej na inbę braunistyczną, ale ten materiał pójdzie dopiero jutro bądź też w niedzielę rano. Tymczasem zapraszam was na materiał, który powstał, ale nie wyszedł, ponieważ Braun z gaśnicą wyszedł. Zapraszam. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie i dzisiaj tak bardzo pokrótce. Otóż jest aferka na Twitterku, że rozumiecie poseł z Polski 2050 z Czarnkiem, Sujką i paroma pisowcami rozumiecie rozmawiał i mało tego oni jeszcze uśmiechali się. To niemożliwe. Jak zapewne się domyślacie po stronie hardkorowych platformiarzy incydent fekalny, no bo jak to mogą z tymi zdrajcami pisowskimi tymi bandytami? A z drugiej strony oczywiście kuce, które są całe w euforii, że przecież to jest idealny dowód na spisek Magdalenka, banda czworga, oni są wszyscy tak naprawdę ze sobą dogadani i tak dalej, i tak dalej. No nie moi drodzy, tak wyglądają po prostu normalne relacje, zdrowe relacje, przede wszystkim polityków. I to mówię normalnych polityków, a nie bandy dzieciaków mentalnych, infantylnych, bądź też fanatyków. Ponieważ tak, fanatycy odwalają szajs. Dzieciaki, typu na przykład według mojej opinii, konfederaci odwalają szajs. A ich widownia wierzy bezgranicznie za pomocą parasocial relationships, że to jest wszystko prawda. Że to, co oni odwalają, to całe wytrzęsanie się, darcie mordy, właśnie jak sławuś o wywaleniu stolika, o rozliczeniu, o tym mitycznym dniu sznura i tak dalej, i różne takie podobne teksty, wszystkie bzdury, oni w to bezgranicznie wierzą. Oni liczą na to, że rzeczywiście coś takiego jest. Potem, w Konfederacji, akurat jak już mówimy o nich, to dalej sytuacja dzieje się na dwie grupy. Na ludzi, którzy odwalają ten szajs zawsze i wszędzie, ale wiedzą, że to jest bzdura. No i drugą stronę, która rzeczywiście bezgranicznie w to wierzy. Jeśli chodzi o fanatyków partii mainstreamowych, tak, też jest tak samo. To znaczy są ludzie, którzy bezgranicznie wierzą w ten cały image kreowany przez partię. Ale w przeciwieństwie do takich kinder partii, są też ludzie, którzy wierzą, że trzeba zachować pewne standardy, że trzeba porozumiewać się, żeby osiągnąć jakiś cel. I jeśli coś robimy razem, to owszem, możemy robić chlew na pokaz przed kamerami, tylko jeśli działamy gdzieś, bądź po prostu spina nie jest nam do niczego potrzebna. To jej nie robimy. No bo tutaj jest dokładnie taka sytuacja: spina nie jest do niczego potrzebna, oni sobie siedzą między obratami, coś tam sobie śmieszkują, coś tam sobie gadają. No nie będą przecież stali i podpierali ściany jak ci te dekle dosłowne konfederackie, nie będą też robili z siebie idiotów, tylko normalnie rozmawiają, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że plus minus cztery lata ich czekają razem. Trzeba jakoś się dogadywać, coś tam, pewien small talk zachować, tak? Ponieważ to też nie jest tak, że ci goście powinni być całkowicie sobie wrodzy, w ogóle nie gadać, nie wchodzić w żadne stosunki, bo tak się składa, nie wiem, czy zauważyliście, że polityka to jest też narzędzie kompromisów. To znaczy, ci goście potencjalnie, być może, w dalszej perspektywie będą potrzebni. Być może taki randomowy poseł, z którym sobie gadasz, Chociażby w bufecie, gdzieś tam kiedyś tam będzie chciał przyjść do Twojej partii, bądź też gdzieś tam kiedyś tam będziesz potrzebował dla swojej ustawy jakiejś bądź uchwały, którą byś chciał przepchnąć, jakiś jednego czy, czy tam dwóch gości, którzy by ewentualnie to podpisali, poparli. I w takich sytuacjach jakiś random, nie wiem, zdzisiek, z którym pije kawę codziennie wieczorem, bądź też codziennie rano przed obradami, jak najbardziej jest przydatny i jak najbardziej to zachowanie jest po pierwsze sportowe, po drugie normalne. I szczerze? Ja naprawdę chciałbym tutaj zakończyć to na kuce nie rozumieją <laughs> elo, tylko problemem jest to, że naprawdę spora liczba ludzi jest wręcz przekonana, nie tyle ma wrażenie, jest wręcz stuprocentowo przekonana, że to co widzą w telewizji, na YouTube, czy różnych innych social mediach, jest 100% prawda. No nie, jest coś takiego jak parasocial relationships, jak już wcześniej wspomniałem, to mniej więcej polega na tym, że poprzez kreację danej persony, Dzięki mediom społecznościowym, dzięki mediom w ogóle, bo też telewizji, radiu i tak dalej, jesteśmy w stanie wytworzyć obraz jakiejś osoby, która jest nam przyjazna, bądź też nie. Idealnym takim przykładem nieprzyjaznej osoby jest Jarosław Kaczyński, który urasta po stronie opozycyjnej do miana praktycznie drugiego szatana. Natomiast, czy ktokolwiek z nim rozmawiał jeden na jeden, czy ktoś tak naprawdę faktyczne poglądy Jarosława Kaczyńskiego zna? No, no, no nie, Do dowiedzieliście się, że ta persona istnieje za pomocą mediów i media wykreowały obraz taki, a nie inny tego człowieka. To jest przykład kreacji medialnej. A teraz przykład self-creation. Self-creation uprawiał m.in. sławuś mędzen. Inna sprawa, że wyszło jak wyszło, ale ta cała kreacja miała na celu wytworzyć takiego luzackiego dżolo młodzieżowego gościa, który w garniturku to tam piwko wychleje z gówniorzami, coś tam sobie z nimi pogada, pośmieje się, zrobi stand-upik, żarciki zapuści i, i będzie dobrze. Inna sprawa, że ta kreacja nie wyszła. Naprawdę banda totalnych ameb się na to nabrała tylko i wyłącznie. Ale tak, to jest przykład Self Creation. Inna sprawa to jest obraz, który stosuje m.in. Szymon hołownia, to jest tak zwany system mieszany. To znaczy, z jednej strony ma dobrą pasję od mediów, ponieważ media przekazują jaki on jest zajebisty, wspaniały i w ogóle. Natomiast sam Szymon Hołownia. Też bardzo często wykorzystuje swoją pozycję Marszałka Sejmu i bawi się w jakieś takie, z jednej strony, durne i niepotrzebne komentarze, biorąc pod uwagę funkcję, jaką pełni, ale biorąc pod uwagę jego self-creation, są one jak najbardziej na miejscu. Mają pokazać go właśnie jako takiego czada, jako takiego gościa, który jest właśnie zarąbisty, który rzuci jakąś taką ripostą. To jest też swoją drogą w pewnym sensie próba zrobienia tego samego co konfiarze zrobili, tylko że lepiej, ponieważ konfiarze, nie wiem czy kojarzycie, 2011, 12, 13 mieli taki epizod wycinków z sieci, który cały czas stosują, ale dalej nieudolnie, na zasadzie ktoś tam masakruje kogoś, nie wiem, Janusz, Korwin, Mikke masakruje młodego rurkowca, tak? I to bazowało właśnie też dokładnie na tym, na w pewnym sensie self-creation, które miało polegać na tym, że poprzez urywek danego wywiadu bądź też jakiejkolwiek konfrontacji słownej, przedstawiony obraz miał sugerować, że to konfederaci zawsze mają pierwszą rękę w dyskusji, że ich argumenty są tak niepodważalne, że w konfrontacji werbalnej człowiek. Który jest oponentem, zostaje bez słów. Jest całkowicie rozbrojony, nie ma już nic do powiedzenia, i praktycznie siedzi jak taki mały, przerażony pieseczek. Tylko po pewnym czasie to przeszło, ponieważ ludzie zaczęli zauważać, że są wycinki. Jak zaczęli oglądać pełne wywiady, no to już tak kolorowo nie było. A dzisiaj też to nie za bardzo wychodzi, głównie z tego powodu, że konfiarze po prostu gadane nie mają. Natomiast Szymon Hołownia wygląda na to, że wykorzystuje przede wszystkim to, że on jest takim osobą, taką personą kończącą dyskusję. To znaczy, jeśli marszałek Sejmu coś powie, to poseł ma odebrany głos i nie jest w stanie dalej wejść w jakąkolwiek dyskusję. A nawet jeśli coś tam krzyczy z ławy Sejmowej, to who fucking cares? Nikt tego nie nagrywa. Ten gość nie ma mikrofonu. Mikrofon ma Hołownia. Hołownia wykorzystując też swoją. E, Kreację, którą i doświadczenie przede wszystkim, które nabył z różnych programów. Z, ma pewne zdolności komentujące, plus stara się mniej więcej podłapać psychologię tłumu. To znaczy, obserwuje te komentarze, obserwuje to, co widzowie mówią i ma też właśnie pewne zacięcie internetowe, co bardzo pięknie pokazuje, sugerując, że będzie robił m.in. vlogi masowe, też wykorzystuje kanał sejmowy, co jest według mojej opinii troszeczkę hamskie, ponieważ to jest. Kanał państwowy, ale whatever, who fucking cares? TVP było wykorzystywane przez PiS. Które ma na celu właśnie wybić jego personę, pokazać, że on jest właśnie taki zarąbisty, taki fajny, otwarty w stosunku do ludzi, że on jest właśnie wygadany, on zawsze wie co powiedzieć. Przy czym przypominam, że kiedy nie miał takiej siły wybicia, nie miał takiej platformy, był znany z tego, że płakał do konstytucji. Szymon płaczek to było to, co było znane wcześniej. Teraz jest Szymon Gigachat. To też pokazuje, moi drodzy, że samo Self Creation nie jest w stanie nic zdziałać, jeśli nie masz za sobą pewnej pasy, nie masz za sobą mediów, nie masz za sobą ludzi, którzy są w stanie podać obraz, który kreujesz. I teraz wreszcie tak kończąc i wyjaśniając, dlaczego. Większość takich radykałów typu Łóce czy fanatycy różnych partii wychodzą z założenia, że ludzie muszą brać się za mordy, no bo oni ich tak wyszkolili. Oni wyszli z założenia, że potrzebują bandy takich fanatycznych wyznawców, a zatem za pomocą e, właśnie między innymi Self-Creation, Media Creation stworzyli obraz partii, które się nienawidzą które się szkalują, które normalnie by po prostu rozerwały się i doprowadziły do tego, że wyborcy w to uwierzyli. Najbardziej fanatyczni wyborcy bezgranicznie wierzą, między innymi na przykład, że Konfederacja stoi na straży wielkich polskich wartości i walczy z tym władztwem, albo... Platforma stoi na straży prawdziwych europejskich wartości i walczy z frajerską ciemnotą? Bądź też PiS stoi na straży prawdziwej polskości i walczy z tymi eurokołochoźnikami? A to jest podlane sokiem z emocji, które jest jeszcze bardziej podsycone tak zwanym FOMO czyli fear of missing out czyli musisz cały czas oglądać co się dzieje ponieważ między innymi w narracji najbardziej znanami Kucowskiej to jest cały czas że dzieje się coś ile razy widzieliście między innymi u Marcinka roli właśnie taki tekst pilne albo szok albo łamiąca wiadomość albo dzieje się to ma na celu zwrócić uwagę, że jest ważna sytuacja, jest wyjątkowa sytuacja i między innymi też stosuje to mainstream. Przecież oni wymyślili ten słynny dopisek pilne, tak? Albo nadajemy na żywo, czyli że rozumiecie, że to jest na żywo, czyli najważniejsze możliwe, bo w, w, tu i teraz, tak, musicie siedzieć i oglądać, bo to jest na żywo, no nie obejrzycie później. To jest wykorzystywanie fear of missing out tylko i wyłącznie po to, żeby ludzie przeżywali, gromadzili emocje, które znajdują ujście negatywne, właśnie w tym, że nienawidzą tej drugiej strony, wychodzą z założenia, że ona jest źródłem zła wszystkiego, a. To, co ja akurat popieram, jest najlepsze możliwe, jedyne i tylko i wyłącznie ta druga strona jest taką kłodą pod nogi. A kiedy tej kłody nie będzie, zostanie usunięta w domyśle mniej lub bardziej siłowo, to wtedy złoto się będzie lało na ulicach. Każdy będzie szczęśliwy, bogaty, doświadczony. No nie, moi drodzy. Tak się składa, że świat jest pełen odcieni szarości. I tak się składa, że ci wszyscy politycy, którzy są zgromadzeni w Sejmie, nawet wśród jednej partii, oni wszyscy nie mają konkretnych, tych samych poglądów jeden do jeden, co ich wódz. To wszystko to jest zbieranina ludzi. Część samorządowców, która się dostała do Sejmu, całe szczęście, część takich właśnie polityków z dziada pradziada, część takich ludzi, którzy przypadkowość wpierdzielili, bo akurat byli na listach i o cholera jasna, dostali się. I oni wszyscy próbują razem coś z tego wykreować, oczywiście pod zarządem swojego wodza, który docelowo ma teoretycznie takie, ale praktycznie siakie poglądy i który próbuje coś tam ugrać i teraz pytanie, czy jego poglądy są jakby ponad poglądami, czy celem innych ludzi, czy tak nie do końca ponieważ w niektórych partiach właśnie się to miesza mieliśmy idealny przykład ruchu Kukiz 15 gdzie się okazało, że wszedł sobie gościu, który miał rzekomo właśnie jakieś silne poglądy kojarzycie, Polska budzi się i tak dalej ale okazało się, że nie przetrzymał Próby czasu, ze względu na to, że jego właśnie goście, których zaprosił na pokład, których ściągnął do Sejmu, zaczęli ciągnąć w swoje strony. I on nie był wystarczająco silny, żeby ich wszystkich otrzymać. I taka, takie przeciąganie liny jest praktycznie w każdej partii, chyba że ta partia jest zbudowana na tym, że właśnie nie dorosła do demokracji nie wie, jak to działa. Bo musicie zwrócić uwagę też, o tym się nie mówi po raz kolejny, nie wiem czemu, że jakakolwiek partia, jakakolwiek polityka, obojętnie czy rozmawiamy o wsi, nie wiem, Rakszawa Dolna ze setką mieszkańców, czy jakimś metropolii, czy nawet kwestii krajowej to jest grupa zależności, która chce uzyskać coś swojego. Jedni są ideowcami, inni są tak 50-50, forty 50, 40, 40 na zasadzie, że coś kreują, ale fajnie by było coś do gara wrzucić. Jeszcze inni są karierowiczami, na zasadzie takiej, że praca to jest tak, takie średnie zajęcie, fajnie by było cały czas mieć posadkę państwową, a to najlepiej taką, żeby za bardzo nie trzeba było nic robić. A jeszcze inni chodzą z założenia, że oni są tam tylko dla kasy, żeby jak najwięcej nakraść, jak najwięcej powywijać, jak najwięcej robić szajsu, byleby tylko ściągnąć ten hajs, żeby mieć jak najwięcej w tym momencie, tu i teraz. I te wszystkie odcienie szarości kreują jakąkolwiek partię. A zatem, jeśli widzę jakiegoś kuca, czy widzę jakiegoś właśnie fanatyka jakiejkolwiek innej partii, bo to w tym momencie nie ma znaczenia, który... Cały czas klepie kreację swojej własnej bandy tylko i wyłącznie jeden do jeden bez jakiegokolwiek pomyślunku, i potem jeszcze sugeruje, że ten zdradził, tamten zdradził, tamten coś tam jeszcze. Tylko i wyłącznie dlatego, że goście w pewnych kwestiach mają swoje własne zdanie, no to doświadczy tylko i wyłącznie o nim. O jego parasocial relationship z. Jego partią, jego bandą, którą popiera organizacją, czy też idolem, który idealnie go zmanipulował, wprowadził w ramy swojej własnej wizji, która została przez niego wykreowana, tylko po to, żeby na tym frajerze robić hajs. A zatem tak fanatycy daliście się zrobić w dika. A jeśli wierzycie, że... Kwestią tego dika jest wszechobecny spisek, dogadanie się czy jakiś szeroko pojęty układ? To jesteście jeszcze większym dikiem niż myślicie. To tyle na dziś. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem, do następnego! Hej hej!